Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Blitz Omówienia. I jak pewnie widzieliście po tytule oraz po miniaturce oraz po tym, co ja tu mam na ekranie, dzisiejszym tematem dzisiejszego odcinka będzie czołg, o którym naprawdę nie chciałem zrobić odcinka, ale uznałem, że mimo wszystko muszę, bo pewnie wcześniej czy później i tak zaczęlibyście pisać zrób o Isie, zrób o Isie. No, tak proszę Państwa. Niestety, dzisiejszy odcinek jest o Isie. Jak wiecie, a może i nie wiecie, Is jest to czołg prawie dokładnie pośrodku najpopularniejszej linii, nie no, właściwie drugiej najpopularniejszej linii World of Tanks Blitz, czyli linii do Isa 7. Jest on no, właściwie dokładnie przed połową, bo oczywiście najpopularniejsza linia to jest ta do Sheridana. No i cóż, najpierw omówimy sobie może pokrótce całą linię, tak wiecie, tak totalnie powierzchownie. No i przyznam się Wam szczerze, że Is no na pewno nie jest na podium, jeśli chodzi o najlepsze czołgi z tej linii, ale plasuje się no praktycznie tuż za nim, mimo że jest syfem najgorszym. Oczywiście to nie będzie tak, że przez cały odcinek będę wymieniał tylko i wyłącznie jego wady, nie, ale no po prostu chcę Wam wytłumaczyć, dlaczego według mnie ten czołg jest taki słaby. Wiem, że teraz nie chciałbym tak dzielić, żeby kogoś tutaj nie urazić, ale no tak jest mniej więcej, że ta mądrzejsza część graczy lubi Isa, ta inna, mądrzejsza część też mądra, no tak nie może się zdecydować, czy lubi Isa, czy nie, ja do niej należę jak najbardziej, do tej drugiej, a trzecia no to za przeproszeniem tak głupsza część graczy, którzy po prostu Isa lubią. No i nie mówię tu dokładnie o graczach początkujących, bo gracze początkujący zwykle też Isa nie za bardzo lubią, to są wiadomo ci gracze mądrzejsi, ale jeśli wy lubicie Isa, no to nie znaczy, że jesteście w tej grupie graczy głupszych, nie, wy wszyscy, którzy oglądacie ten film, z całą pewnością mogę przyznać, że jesteście wszyscy w grupie graczy mądrzejszych. No ale okej, zacznijmy sobie powoli omawiać sam czołg. Akurat w tej bitwie może powiem o wadach, bo po prostu fantastyczne losowanie, same OP czołgi i to jeszcze same ósemki. Jest to naprawdę fajne losowanie, dodatkowo mapa, której nienawidzę, no po prostu jest super. O! Predator UM. Możecie napisać w komentarzach, kto jest najlepszym statystycznie graczem na świecie na Predatorze UM. Oczywiście dobre odpowiedzi oznaczę serduszkiem. No dobra. Predator dostał buffa do pancerza, teraz ludzie nie chcą jeździć, no niestety. Nienawidzę tego jego magazynka. No ale wracając już do tematu, bo za dużo tutaj dygresji już było. No ogólnie... O Boże. Coś czuję, że to będzie taka typowa bitwa na 300 uszkodzeń maksymalnie. Tak nawet jednego strzału nie zadam. Czekajcie, Chimera. Pierwszy strzał. Obstawiam, że nie weszło. O Boże, pałka. Dobra, już 340 HP poszło. No, zacznijmy sobie standardowo, jak się omawia czołgi, to zaczyna się od ich armat. W tym przypadku jest gorzej niż sądziliście. Mamy tu działo 122 mm i tutaj jest pierwsza, że tak powiem, niezgoda pomiędzy graczami, bo części graczy wyda się to fajne, a części, w tym mnie, absolutnie wyda się to beznadziejną cechą tego pojazdu. Pierwsza rzecz dotycząca tej armaty jest przede wszystkim to, że zadajemy całe 400 uszkodzeń na strzał. To jest naprawdę fajne, o ile nie rzuci nas na ósemki.
No i wtedy nawet możemy coś zrobić, jakieś z 1000 uszkodzeń. Chyba, że rzuci nas na OP8, właśnie to jest takie losowanko, którego ja ten człowiek po prostu nienawidzę. No i bitwa słaba się nam szykuje mimo wszystko. Tym bardziej, że Chimera nas zaraz skończy. Proszę bardzo, dziękuję. Do widzenia. No po prostu beznadzieja. No właśnie. No właśnie, no bo ogólnie rzecz biorąc, to działo oprócz swoich uszkodzeń na strzał nie ma absolutnie żadnych plusów. No, DPM jest znośny w przeciwieństwie do jego poprzednika KW1S, o którym już na pewno na 200 tysięcy miliardów procent nie zrobię odcinka, nie zmusicie mnie do tego, nie. Nawet jak 1000 osób będzie w komentarzach pisać, na co nie liczę raczej, to i tak nie zmusicie, żebym zrobił KW11 odcinek. Dlaczego? Ponieważ on działo 122 mm przeładowuje tyle co KW2 152. Tutaj jest już lepiej. Podobny DPM jak w ISie 6, o tym już sobie mówiliśmy w ostatnim top 5. To było ostatnie top 5, czy nie? Nie pamiętam już. W każdym razie to, że czym gracze grają najwięcej. Kolejna rzecz, przez którą ja nienawidzę tego czołgu, to jest to, że mamy 175 penetracji. To co czyni nas... No, sami widzieliście, VK4502 całkowicie, cały na czerwono. Od przodu, no wiadomo, od boku go możemy przebić, bo to niemiecki czołg, ale właśnie o to mi chodzi, że 175 penetracji to jest dramat. Na Goldzie mamy 217 i tutaj już coś tam przebijamy. Na Heku 61 bardzo fajna wartość, no i 500 uszkodzeń. Szkoda, że wtedy w tego Emila nie walnąłem z Heków, ale już trudno, zagapiłem się. Kolejna wada tego czołgu jest to rozrzut na 100 metrów, który wynosi 0,4, więc super. Czas celowania, no sami widzicie jaki jest. Jest jeszcze gorszy niż ten rozrzut na 100 metrów. Działo wprawdzie możemy podnosić o 25 stopni, co jest nawet niezłym wynikiem, ale opuszczać tylko o 6 jest to słaba depresja działa. No i tak naprawdę nie daje nam, no, absolutnie nic, jeśli chodzi o pozycję na górkach. Znowu OP8. Jej, ciekawy odcinek tutaj. Dopiero jakieś 5 minut trwa, a już dwie bitwy na OP8 rzuciło. No bo patrzcie, Emil, Skorpion, T542, może nie OP, ale przeciwko nam jak najbardziej. WZ112, no też nie OP, ale bardzo dobry, tak samo Leka PZ. Zresztą tak samo w sumie Emil i Skorpion, tutaj nie ma nic specjalnie jakiegoś OP. OP to mógłby być... No nie wiem, co by mogło być tu OP. Napiszcie w komentarzach, jakie są według was OP ósemki. Według mnie OP są dwa Emile, jeden jak... Bo patrzcie, jak jest jeden Emil, jeden w bitwie, no to on nie jest OP. Ale jak już są dwa, to każdy z nich zasobny jest OP. No, tak to niestety działa z tymi przebrzydłymi magazynkami szwedzkimi. A ja mam bardzo złe przeczucie, które brzmi, że oni tam pojechali. No właśnie, wszyscy, absolutnie wszyscy. Ktoś mi może teraz wytykać, że jestem głupi, że o tym nie pomyślałem wcześniej. Ja po prostu się zagadałem i tyle. Leka PZ. Ej, czekajcie, to może być fajny cel. Chociaż nie, on teraz fraga zdobył, to pewnie pojedzie gdzieś do przodu. Ale jest też Y5 Eltbis, jeden z rzadszych czołgów w grze. Jeden nawet z najrzadszych. Gdzie ten Leka PZ może być? To jest jedyny niewykryty. Tutaj pasek nagrywania mi zasłania nieco tego Leka PZ-a tutaj, więc nie wiem, czy on jeszcze żyje tutaj, czy cokolwiek. Wy to widzicie, ale ja nie. No okej, powiedzieliśmy już sobie o armacie, że okej, mamy fajny DPM, fajne uszkodzenia na strzał, ale na tym się kończy wszystko, cała reszta beznadziejne po prostu. A co z resztą? Co z mobilnością i co z żywotnością tego pojazdu? W ogóle już GG jest, no bo... No co? No chyba nie powiecie, że nie.
ostatnio o Leo robiliśmy odcinek, pamiętacie? Jemu też narzekałem na penetrację, ale... Ludzie, to jest czołg ciężki, no i super, znowu będzie 400 uszkodzeń, 0 WN-a. No standardowy dzień w tej grze. No nie powiecie mi teraz, że tą bitwę mogłem rozegrać lepiej, no nie powiecie. No i właśnie, pewnie tu zobaczyliście kolejną rzecz, którą jesteście zaskoczeni, mianowicie mimo, że jest dobre parę lat temu dostał buffa do pancerza, ale ten buff, no buff jak nie buff po prostu, no beznadziejny. Po prostu, ej patrzcie, idealny będzie Amorak T5-4E2, czy jednak, o patrzcie, ej jak ten exp odbija nieźle. No. Mianowicie ten czołg nawet po buffie dalej nie ma pancerza i dlatego ja dużo bardziej wolę KW-3 na przykład, w przeciwieństwie do większości graczy. Patrzcie. No właśnie, mamy podobny DPM jak taki IS-6. Czyli no taki średni, a to w połączeniu przy braku pancerza u czołgu ciężkiego wcale nie jest dobre. Powinniśmy mieć super DPM. Patrzcie jak WZ-ka dobrze gra na wieżę. Jeszcze gotowy T5-4E2 zdjąć. Ja bym się na jego miejscu tutaj nie skupiał na nikim. Postarał się przede wszystkim odbijać. Nie wyjeżdżał za bardzo. Bo dokładnie tak jak on to robi, tylko musi uważać, bo z tyłu ma WZ-tę. Nie, co on robi? Ale dobra, uniknął strzału przynajmniej. Niestety sam sobie zabrał więcej... więcej HP niż by dostał, ale to jest dygresja. No więc jak już mówiłem, żywotność jest słaba, HP nie mamy jakoś dużo. Pancerz nie ma totalnie, no znaczy na wieży jeszcze coś tam czasami se odbijemy, ale garnek jest tak wielki, że wiadomo, jeśli chodzi o kamuflaż to jest dramat. Jeśli chodzi o moje wyniki w bitwie też jest dramat, jeśli chodzi o zasięg widzenia też jest dramat, jeśli chodzi o mobilność, no jest lepsza niż, jest to, no można nawet powiedzieć, że powyżej przeciętnej, choć niektórzy mogą się z tym kłócić. Kolejne losowanie na 8, super, wspaniale. To będzie długi, nudny, żmudny i głupi odcinek, coś tak czuję. Pamiętam jak zrobiłem odcinek krytykujący KW4. Wtedy miałem taki jakby okres w swoim życiu, że KW4 nie lubiłem. A przez wszystkie inne, przez całą resztę mojego życia bardzo lubiłem KW4. Do teraz go lubię, ale niedługo będę musiał go sprzedać, bo kredytów mi brakuje. A nie będę przecież trzymał 8, skoro mogę sobie kupić na przykład takiego ST1. No właśnie, ISA 5 nie przebiliśmy w gąsienicę, a to jest dramat, jak nie przebijamy ISA 5 w gąsienicę. Boję się tutaj tego Tigera. Jak widzicie, mobilność w czołgu ciężkim się niekoniecznie przydaje i jest tego najlepszym przykładem. No nie wyjadę, bo mnie przebiją. Zatem dzieło możemy opuścić o minus 6 stopni, więc jakiekolwiek pozycje inne niż na podnożenie armaty nie wchodzą w grę. Kurza mnie ten WZ. Ale może spróbuję sidescrapa. Bo ten czołg jeszcze jako takiego nosa szczupaka nie ma. Ma coś tylko na kształt jego. No i widzicie, odbił się od nas Golda od razu. Sidescrap to jest recepta na wszystko. No właśnie, Is ma niezły pancerz z boku. To jest jedyna jego zaleta oprócz tych 400 uszkodzeń na strzał. Bo DPM-u do zalet na pewno zaliczyć nie można. Do wad też zdecydowanie nie, ale nie wiem, czy ten Is-5 nie gra na full goldzie przypadkiem. Jeśli tak, to mamy tu najgłupszego Isa-5 w historii. Dobra, goldzik, APCR-y. Jak zauważyliście pewnie,
Mam załadowane tu zaledwie 10 pocisków przeciwpancernych. Zapytacie się, co się takiego stało? Otóż po prostu nie przeczuwam, że oddam więcej strzałów niż 10 w tej bitwie. Więc tak sobie jeszcze załadowałem na zapas, no bo wiadomo, jeszcze są haeczki, jeszcze są APCR-ki. Teraz fajną akcję z tą WZ-tą zrobiłem i z ISM-5, tak, że tak powiem, mądrze wyjechałem. Ej, wygraliśmy to. Wreszcie jakaś, no nie powiem, że dobra bitwa, bo to nie była jakaś dobra bitwa. No, 2300 uszkodzeń. No, 3 fragi to można zaliczyć na plus. Ale poza tym absolutnie nic nie można zaliczyć na plus, nawet uszkodzeń. Tylko końcówka bitwy fajna, reszta beznadziejna. Miejsce w środku drużyny. Chociaż jak na losowanie z ósemkami, to i tak nie jest źle. Bywało gorzej już nawet w tym odcinku. Okej, no. Przejedziemy się jedną bitwę. Tradycja jest, że jedziemy 3. Staram się też nagrywać te odcinki przede wszystkim, jak jest jakiś tryb specjalny, ale tak też jak najbardziej można. My sobie pojedziemy 4, tak wiecie, żeby już nie było takiej utartej tradycji, że 3 jedziemy, raz sobie pojedziemy 2. Jak będzie OKW-11, nie, proszę nie piszcie w komentarzach, żeby OKW-1 Challenger to papier. No, no tak. No. Co tu się dzieje? No dobra, w każdym razie ogólnie to jesteśmy w dobrej sytuacji, bo rzuciło nas na 6. A my mamy taką idealną po prostu pozycję, bicie na tego Isa i w ogóle. Powiedziałem już o RND, które też nie rozpieszcza tego pojazdu? Nie powiedziałem. I nie zamierzam mówić. Bo jeszcze wykrakam i zaraz się coś stanie. O właśnie! Boże! Jak często jest tak na odcinkach, że jak coś powiem, to się to coś dzieje. Ewidentnie, no to jest RNG i to jest po prostu jego siła. Gdzie ten nasz Hellcat, co z HE siebie wali? Gdzie on jest? O, tutaj. Dobra, spoko. Przynajmniej takie fajne, śmieszne część odcinka. BUM! Ruski RNG wreszcie. Ten czołg jest całkowitym zaprzeczeniem ruskiego RNG. O nie! Jesteśmy zgubieni, masz tylko 8 pocisków. To straszne. Nie no, w sumie to naprawdę jest straszne, jak ma takiego Hellcata. Ja wiem, ja też teraz... Nie mówcie, że czemu... Ruski RNG. No w każdym razie jest to syf najgorszy, nie polecam go nikomu oprócz oczywiście nie licząc linii, bo linia jest naprawdę fajna i tak tylko dla linii możecie go sobie wbić trochę nim, nawet pograć, pomęczyć się, no i tym właśnie tutaj pustym garażem po isie, bo go nie ma, bo go wygoniłem z garażu, kończymy program. Tudyn, tudyn.